głośników, mikrokontrolerów i procesorów. Na jednym z poprzednich filmów omawiałem monitor interfejsu I2C i innych dwukierunkowych. Tam umknął mi temat jednego z wyjść, gdzie wydawało mi się, że mam błąd w konstrukcji, sygnał był zanegowany, a po prostu źle podłączyłem tu pod te złącze testowe analizator stanów logicznych. W poprzednim filmie pokazywałem emulator skaner magistrali I2C i przy tej okazji pokażę, jak wygląda poprawne podłączenie, wynik poprawnego podłączenia na analizatorze. Najlepiej to chyba będzie widać tu na sygnale reset. Tu mamy komunikację tą dwukierunkową, podłączoną czy to przy masterze, przy slave'ie, nie ma to znaczenia. Tu mamy transmisję tylko i wyłącznie mastera, a tu tylko i wyłącznie slave'a. Widać wyraźnie, że sygnał reset wygenerował master, potwierdzenie obecności układu na magistrali potwierdził slave. Teraz tu widać, że transmisję tu generuje tylko master. Tu już mamy odczyt danych od slave'a, gdzie na krótkie impulsy od mastera generowane są impulsy dłuższe przez slave'a lub brak impulsu. Tu mamy generowanie zera, tu mamy generowanie jedynki. Jak widać, taki monitor pozwoli zidentyfikować błędy w oprogramowaniu, gdyby na przykład źle napisany master tu przykładowo nie zdjął zera, ono by tu cały czas trwało, to niejako sam sobie by wystawił sygnał potwierdzenia. To samo tyczy się tutaj tych krótkich impulsów. Jak byłyby zbyt długie, to master by to potraktował jako zero, mimo że slave by nie odpowiadał. Dzięki temu monitorowi można bardzo, znaczy dużo łatwiej namierzyć taki problem, niż nie mając go wcale, bo wtedy błądzimy po omacku, nie wiemy, kto wymusił zero, tak? Przykładowo, no tu, kto wymusił to zero? I tu, czy to master, czy slave? Tu podobnie. No można się domyślać, kto, ale pewności na przykład nie ma. Jak coś działa źle, to przeważnie błąd jest w programie. Tu jestem na 100% pewny, kto wygenerował 0, kto 1. Dziękuję za uwagę.